Proszę o głos! Zawołał pan komisarz z klecka, człowiek młody, przystojny, ubrany z niemiecka, zwał się Buchman. Lecz Polak był w Polsce się rodził, nie wiedzieć pewnie czyli ze szlachty pochodził, lecz o to nie pytano. I wszyscy Buchmana szacowali, iż służył u wielkiego pana. Był dobry patriota i pełen nauki, z ksiąg obcych wyuczył się gospodarstwa, sztuki i dóbr, administracją prowadził porządnie. O polityce także wnioskował rozsądnie, pięknie pisać i gładko umiał się wysławiać. Zatem umilkli wszyscy, kiedy ją rozprawiać. – Proszę o głos – powtórzył, po dwakroć odchrząknął, ukłonił się i usty dźwięcznymi tak brząknął. – Preopinanci moi w swych głosach wymownych dotknęli wszystkich punktów stanowczych i głównych. Dyskusyją na wyższe wznieśli stanowisko, mnie tylko pozostaje w jedno zjąć ognisko rzucone trafne myśli i rozumowania. Mam nadzieję w ten sposób sprzeczne zgodzić zdania. Dwie części w dyskusji całej uważałem, podział już jest zrobiony, idę tym podziałem. Naprzód. Dlaczego mamy przedsiębrać powstanie? W jakim duchu? To pierwsze żywotne pytanie drugie, rewolucyjnej władzy się dotyczy. Podział jest trafny, tylko przewrócić go życzę, naprzód zacząć od władzy. Skoro pojmiem władzę, z niej powstania istotę, duch cel wyprowadzę. Co do władzy, więc, kiedy oczyma przebiegam dzieje całej ludzkości i cóż w nich spostrzegam? Oto, ród ludzki, dziki, w lasach rozpieszchniony, skupia się, zbiera, łączy dla wspólnej obrony. Obmyślają i to jest najpierwsza obrada. Potem każdy wolności własnej cząstkę składa dla dobra powszechnego to pierwsza ustawa, z której jako ze źródła płyną wszystkie prawa. Widzimy tedy, że rząd umową się tworzy, nie pochodząc jak mylnie sądzą z woli Bożej. Owoż, rząd na kontrakcie oparłszy społecznym, podział władzy już tylko jest skutkiem koniecznym. Otoż są i kontrakty, kijowskie czy mińskie, rzekł stary Maciej. Owoż i rządy babińskie, panie Buchman. Czy Bóg nam chciał cara narzucić, czy diabeł? Ja z waszmością nie będę się kłócić, panie Buchman. Gadaj waść, jakby cara zrzucić. senk! krzyknął kropiciel, gdybym mógł podskoczyć do tronu i kropidłem plusk raz cara zmoczyć... To już by on nie wrócił ni kijowskim traktem, ni mińskim, ni za żadnym Buchmana kontraktem. Ani by go wskrzesili z mocy Bożej, popini z mocy Belzebuwa. ten mi zuch, kto kropi. Panie Buchman, waścina rzecz bardzo wymowna, ale wymowa szum, drum, kropić to rzecz główna. To, 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 pisnął ręce, trąc Bartek Brzytewka. Od chrzciciela do Maćka biegając, jak cewka od jednej strony krosien przerzucana w drugą. Tylko ty, Maćku z Rózgą, ty, Maćku z Maczugą, tylko zgódźcie się, Dalbóg, pobijem nad Rózgi Moskala. Brzytew idzie pod komendę ruzgi. Komenda, przerwał chrzciciel, dobra ku paradzie, u nas była komenda w kowieńskiej brygadzie, krótka, a węzłowata. Straż, sam się nie strachaj, bij, nie daj się, postępuj często, gęsto machaj. Szachmach. To pisnął brzytwa, to mi regulament. Po co tu pisać akta, po co psuć atrament? Konfederacji trzeba, oto cała sprzeczka. Jest marszałek na żmacie, a laska rózeczka. Niech żyje, krzyknął chrzciciel, kurek na kościele. Szlachta odpowiedziała: Wiwant, kropiciele. Ale w kątach szmer powstał, choć w środku tłumiony widać, że się rozdziela rada na dwie strony. Buchman krzyknął, ja zgody nigdy nie pochwalam, to mój system. Ktoś drugi wrzasnął, nie pozwalam. Inni kątów wturują. Nareszcie głos gruby ozwał się przybyłego szlachcica z Kołuby. Cóż to? Państwo Dobrzyńscy, a to co się święci? A my czy to będziemy spod prawa wyjęci? Kiedy nas zapraszano z naszego zaścianku, a zapraszał nas klucznik Rębajło, mopanku, mówiono nam, że wielkie rzeczy dziać się miały, że tu nie o Dobrzyńskich, lecz opowiad cały, o całą szlachtę idzie. Toż i robak bąkał, choć nigdy nie dokończył i zawsze się jąkał i ciemno się tłumaczył. Wreszcie koniec końców my zjechali. Sąsiadów zwołali przez gońców. Nie sami tu panowie Dobrzyńscy jesteście. Z różnych innych zaścianków jest tu nas z 200 wszyscy więc radzimy. Jeśli potrzeba marszałka, głosujmy wszyscy. Równa u każdego gałka. Niech żyje równość. Zatem dwaj Terajewicze i czterej istny i trzej Mickiewicze krzyknęli Wiwa równość, stając za Skołubą. Tymczasem Buchman wołał Zgoda będzie z Gubą! Kropiciel krzyczał bez was obejdziem się sami, niech żyje nasz marszałek, Maciek nad Maćkami. Hej do laski! Dobrzyńscy krzyczą, zapraszamy, a obca szlachta woła w głos: nie pozwalamy. Rozstrycha się tłum na dwie kupy rozdzielony, i kiwając głowami w dwie przeciwne strony, tamci nie pozwalamy, ci krzyczą: prosimy. Maciek stary w pośrodku jeden siedział niemy i jedna głowa jego była nieruchoma. Przeciw niemu stał chrzciciel zwieszony rękoma na maczudze, a głową na końcu maczugi wspartą kręcił jak tykwą wbitą na kij długi. I na przemiany to w tył to się naprzód kiwał i ustawicznie kropić, kropić, wykrzykiwał. Wzdłuż izby zaś przebiegał brzytewka ruchawy, ciągle od kropiciela do Macieja ławy. Konewka zaś powoli wszerz izbę przechodził. Od Dobrzyńskich do szlachty, niby to ich godził. Jeden wciąż wołał golić, a drugi zalewać. Maciek milczał, lecz widno, że się zaczął gniewać. Ćwierć godziny wrzał hałas, gdy nad tłum wrzeszczący ze środka głów wyskoczył w górę słup błyszczący. Był to rapier sążnistej długości, szeroki na całą pięć, a sieczny na oba dwa boki. Widocznie miecz tełtoński z norymberskiej stali ukuty. Wszyscy milcząc na broń poglądali. Kto ją podniósł? Nie widać, lecz zaraz zgadniono. To scyzoryk! Niech żyje scyzoryk! krzykniono. Wiwat scyzoryk! Klejnot rębajłów za ścianku! Wiwat rębajło! Szczerbiec! Półkozic mopanku! Wnet gerwazy, to on był, przez tłum się przecisnął na środek izby. Wkoło koło scyzorykiem błysnął, potem w dół, chyląc ostrze na znak powitania przed Maćkiem, rzekł... Rózeczce scyzoryk się kłania. Bracia szlachta dobrzyńscy, ja nie będę radził nic a nic. Powiem tylko po com was zgromadził. A co robić, jak robić, decydujcie sami. Wiecie, słuch dawno chodzi między zaściankami, że się na wielkie rzeczy zanosi na świecie. Ksiądz Robak o tym gadał, wszakże wszyscy wiecie. Wiemy, krzyknęli. Dobrze. Owoż mądrej głowie ciągnął mówca, spojrzawszy bystro, dość dwie słowie. Nieprawdaż? Prawda, rzekli. Gdy cesarz francuski, rzekł klucznik, stąd przyciąga, a stamtąd car ruski, więc wojna. Car z cesarzem, królowie z królami pójdą za łby, jak zwykle między monarchami. A nam czy siedzieć cicho? Gdy wielki wielkiego będzie dusić, my duśmy mniejszych, każdy swego. Z góry i z dołu, wielcy wielkich, małych mali, jak zaczniem ciąć, tak całe szelmostwo się zwali. I tak zakwitnie, szczęście i rzecz pospolita. Nieprawdaż? Prawda rzekli, jakby z książki czyta. Prawda, powtórzył chrzciciel, kropa, kropi kwita. Ja zawsze gotów golić, ozwał się Brzytewka. Tylko zgódźcie się, prosił uprzejmie konewka. Chrzcicielu i Macieju pod czyją iść wodzą. Ale mu przerwał Buchman. Niech się głupi godzą. Dyskusje publicznej sprawie nie zaszkodzą. Proszę milczeć, słuchamy sprawa na tym zyska. Pan klucznik ją z nowego zważa stanowiska. Owszem, zawołał klucznik. U mnie po staremu o wielkich rzeczach myśleć należy wielkiemu. Jest na to cesarz. Będzie król senat, posłowie... Takie rzeczy, mopanku, robią się w Krakowie lub w Warszawie. Nie u nas w Zaścianku, w Dobrzynie. Aktów konfederackich nie piszą w kominie kredą, nie na wicinie, lecz na pergaminie. Nie nam to pisać akta. Ma Polska pisarzy koronnych i litewskich. Tak robili starzy. Moja rzecz z cyzorykiem wyżynać, Kropidłem pluskać, dodał kropiciel. I wykalać szydłem Krzyknął Bartek szydełko, dobywszy swej szpadki. Wszystkich was, kończył klucznik, biorę tu na świadki. Czy robak nie powiadał, że wprzód nim przyjmiecie w dom wasz Napoleona, trzeba wymieść śmiecie? Słyszeliście to wszyscy, a czy rozumiecie, któż jest śmieciem powiatu? Kto zdradziecko zabił najlepszego z Polaków? Kto go okradł, zgrabił? I jeszcze chce ostatki wydrzeć z rąk dziedzica? Tuż to, mamże wam gadać? A już ci soplica, przerwał Konewka. To łotr. Oj, to ciemiężyciel, pisnął Brzytewka. Więc go kropić, dodał Chrzciciel. Jeśli zdrajca, rzekł Buchman, więc na szubienicę. Hejże, krzyknęli wszyscy, hejże na soplice. Lecz Prusak śmiał podjąć się sędziego obrony i wołał z wzniesionymi ku szlachcie ramiony. Panowie bracia, a jaj na, na boskie rany, co znowu? Panie klucznik, czy Waszio opętany? czy o tym była mowa? Że ktoś miał wariata banite bratem, to co karać go za brata? To mi po chrześcijańsku. Są tu w tym konszachty hrabiego. Żeby sędzia był ciężki dla szlachty nieprawda, dali Bógże. To wy tylko sami pozywacie go, a on zgody szuka z wami. Ustępuje ze swego, jeszcze grzywny płaci, ma proces z hrabią. Cóż stąd? Oba dwa bogaci. Niechaj pan drze się z panem. Cóż to do nas braci? Pan sędzia ciemiężyciel. On pierwszy zabraniał, ażeby się chłop przed nim do ziemi nie kłaniał, mówiąc, że to grzech. Nieraz u niego gromada chłopska, ja sam widziałem, do stołu z nim siada. Płacił za włość podatki. A nie tak jest w Klecku, choć tam waść pan, panie Buchman, rządzisz po niemiecku. Sędzia zdrajca. My się z nim od infimy znamy, poczciwe było dziecko i dziś taki samy. Polskę kocha nad wszystko. Polskie obyczaje chowa, modom moskiewskim przystępu nie daje. Ilekroć z Prus powracam, chcąc zmyć się z Niemczyzny, wpadam do Soplicowa jak w centrum polszczyzny. Tam się człowiek napije, na dysze ojczyzny. Dalbóg dobrzyńcy, ja wasz brat, ale sędziego nie pozwolę pokrzywdzić. Nie będzie nic z tego. Nie tak, panowie, bracia w Wielkopolsce było. Co za duch, co za zgodasz, przypomnieć miło. Nikt tam podobną fraszką nie śmiał rady mieszać. To nie fraszka, zawołał klucznik Łotrów wieszać.